to, co próbuje zrobić minister Bodnar, to jest już jakieś po prostu turbopatologia. Tak, jeśli nie wyobrażam sobie, żeby w wolnej Polsce ludzie, którzy czołgali się przed ministrem, maszerowali w worze pokutnym i składali samokrytykę, składali swój publicznie deklarację, że w sporze o interpretację artykułu 187, to oni stoją po stronie ministra Bodnara, bo do tego się to sprowadza. To jest spór. To sprowadza się do czytania konstytucji. No to ja przeczytam konstytucję. To przeczytajmy sobie, jak to brzmi. Artykuł 187 konstytucji mówi, proszę państwa, że Krajowa Rada Sądownictwa składa się z pierwszego prezesa, tutaj pierwszy punkt, rozumiem, jest bezsporny, 15 członków wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych. Kropka, przecinek, potem następny punkt. Nie ma tutaj ani słowa na ten temat, że to ma wybierać samo środowisko prawnicze. W związku z tym państwa interpretacja prawa nie jest żadnym źródłem prawa i nie jest żadnym powodem do tego, żeby ludzie maszerowali teraz i składali pokutę przed panem ministrem. Ja rozumiem, że taka interpretacja też jest możliwa, są różne dziwne interpretacje możliwe, ale zmuszanie ludzi do jednej interpretacji prawa przez ministra jest z całą pewnością rażącym naruszeniem niezawisłości sędziowskiej i tacy ludzie, którzy oni są teraz w pułapce, tak, no bo jeśli nie złożą tej samokrytyki, to nie będą mogli się sądzić teraz za Bodnara, a jeśli złożą, to nie będą mogli się sądzić w wolnej Polsce. I tu stawiamy kropkę na te zarzuty, sekundę, panie pośle, za chwilkę będzie miał pan głos, tak, ale ja to był zarzut do Koalicji Obywatelskiej rządzącej. Nie przeczytał pan trzeciego punktu, w którym jest jasno powiedziane, że Sejm wybiera 4 swoich posłów, a Senat 2 swoich senatorów. I to są kompetencje Sejmu. Więc jeśli PiS, który wtedy zdominował Sejm, wybrał sędziów, to jest to niezgodne z konstytucją. Nie, nieprawda. Artykułem 180. W drugim jest nie. Absolutnie nie. Absolutnie nie. Wyście chcieli zawłaszczyć cały kraj, całe państwo, coś, czego nie ma w konstytucji. Po to, żeby się nachapać i zwiększyć kufry swoich przyjaciół i znajomych i chcieliście do tego mieć posłusznych sędziów, którzy nie będą wam przeszkadzać, podobnie jak już mieliście posłusznych prokuratorów, których wysyłaliście na zesłania o kilkaset kilometrów. To są deklaracje pokutne, bo na razie się przekładają na nie ma żadnej deklaracji pokutnych. Ale są, no samokrytyka. Czy pan przeczytał to, co powiedział minister Bodnar i premier Tusk? Dokładnie to czytałem. Większość czynny z tych posłów, złożyć, że z tych błąd sędziów, życiowy, o których mówimy, to byli pierwszy raz mianowani sędziowie, do nich się nic nie stanie. A dlaczego nie? 1500. A dlaczego nie? To niech pan to wytłumaczy. Nie było innego wyjścia. No i co z tego? Ale jeśli to natomiast była nielegalna KRS, ich powołała, to ich wina nie ma tu nic do rzeczy. Czy pan mógłby mnie przerywać, a pani to niech pan wytłumaczy ten fenomen. Drogi panie, dlaczego nielegalna rada powołała legalnie? Panie pośle, nie, ale naprawdę, bo ja nie chcę tutaj państwu odbierać głosu, ale tak rozmawiać nie możemy. Ci, którzy aktywnie uczestniczyli w budowaniu tego systemu bezprawia pisowskiego, ci będą rozliczani także sprawami dyscyplinarnymi. Natomiast ci, którzy awansowali, byli już wcześniej sędziami, muszą tylko, nie mają żadnej samokrytyki składać. Mają uznać, że system, w którym awansowali, był systemem niekonstytucyjnym. No tak, bo taka jest prawda. To jest złożenie deklaracji politycznej. Nie, no tak. Prawnej. No, i od sędziego należy tego. Drodzy państwo, to jeszcze jeden zbudowany przez PiS. A nie moją. Już ja rozumiem, pan popiera. Dlaczego mojej nie mogą podzielać? Jest systemem niekonstytucyjnym, co przed chwilą udowodniłem. To pańskim zdaniem. Nie udowodnił. Ale proszę nie krzyczeć, bo nasi widzowie niczego nie zrozumieją. Powolutku. Jesteśmy w stanie naprawdę, mam nadzieję, jakoś konstruktywnie na ten temat rozmawiać. W sytuacji, kiedy wysyła się bodnarowców z wiertarkami. Ale nie używajmy tego sformułowania, panie pośle. Będę zobowiązania. Ja będę konsekwentnie używał. Bodnarowców się wysyłają z wiertarkami. Ale ja bardzo proszę, żeby w moim programie tego sformułowania nie używać, bo wiadomo, do czego on nawiązuje. I to jest brzydkie, to jest po prostu brzydkie. Zdaniem Donalda Tuska za ten bałagan, tak, wobec kogokolwiek. A ziobryści? Ale to pan nie wie, do czego nawiązuje słowo bodnarowiec? No czy pan udaje, że pan nie wie, panie pośle, naprawdę, zbyt cenię pana inteligencję, żeby kontynuować ten ruch. Dobromir Sośnierz, bardzo proszę. Ta wypowiedź prezydenta była niefortunna i niewłaściwa, tylko odrobinę mniej niefortunna i odrobinę mniej niewłaściwa niż wypowiedź pana premiera Tuska w Sejmie, że dwa poprzednie rządy to byli płatni zdrajcy, pachołki Rosji. Podzielacie państwo. Wydaje mi się, że wszyscy dobrze wiedzą, że premier Tusk wtedy nie miał racji, że to nie są, co by nie mówić o naszych przeciwnikach politycznych z PiS-u, to oni nie są płatnymi agentami Putina. Czy może wiecie, że było to nieprawda? I wygłaszanie takich tez publicznie przez premiera
było jeszcze bardziej szkodliwe niż ta niefortunna, zgadzam się, wypowiedź prezydenta. Powinniśmy ogólnie w sprawach międzynarodowych trzymać sztamy. Takie wypowiedzi z żadnej strony nie powinny mieć miejsca. To, co się dzieje między państwem i tutaj nawzajem okładanie się łatkami ruskich agentów, tuż po tym, jak z mody wyszło nazywanie Konfederacji w ten sposób, to jest po prostu katastrofa, kolejna katastrofa w naszym państwie. Tak? No nie możecie w taki sposób się zachowywać, nie możecie teraz państwo udawać, że nic się nie stało, jak wcześniej Tusk mówił, tak, wygadywał takie bzdury. Tak samo nie powinniście państwo również z PiS-u usprawiedliwiać tego, że pan prezydent pozwolił sobie na zbyt wiele, że korzystając z sytuacji spotkania o charakterze międzynarodowym, wdał się tutaj w polityczne wojenki o charakterze wewnętrznym. Absolutnie nie powinno to mieć miejsca i ta insynuacja jest zdecydowanie za daleko idąca w kontekście być może nieostrożności w stosunku do pana Rubcowa. Sugerowanie, że jest to element współpracy rozpoczętej w 2012 jest na pewno przesadzone. Staram się nie ekscytować tymi wszystkimi kolejnymi aferami w szczegółach, bo jest to oczywiście nieuchronna konsekwencja tego, że państwo wydaje tak dużo pieniędzy, przepuszcza tak ogromne pieniądze przez swoich urzędników. Każdym razem, kiedy urzędnicy decydują o kontraktach, o wydawaniu cudzych pieniędzy, pieniędzy podatnika na cudze potrzeby, nie kupują tego dla siebie, no to wydają je najczęściej niegospodarnie i te afery trapiące wszystkie kolejne rządy w Polsce od czasu afery FOZ-u przez wszystkie tam Rywina i tak dalej do dzisiaj, po prostu mnie nie dziwią. Tak, to musi tak być i w tym rządzie tam też tak będzie. Znaczy, po 8 czy 4 latach, jak będziemy rozliczać te rządy, to pewnie też doszukamy się tego. Panie proszę, ale ja bardzo ciekawa pańskiej opinii, czy pan Michałka działał sam, czy nie? Nie mam pojęcia. Jego decyzję, czy nie? Nie mam zielonego pojęcia. Powiem, z takimi konkretami staram się nie ekscytować. Uważam, że jeśli chcemy poprawić sytuację, to powinniśmy osuszyć bagno, a nie ganiać z klapkiem za komarami. Okej, okay, tylko osuszenie bagna to jest jedno, a wyciąganie, jak rozumiem, konsekwencji i wyjaśnianie ewentualnych nieprawidłowości. Tak, znaczy to nie wyklucza się. Natomiast to mnie bardziej interesuje. Powinno być pana zdaniem kontynuowane. Jeśli tak było, no to oczywiście tak jest, ale ja nie mam zdania na temat konkretnej sprawy, bo tu nie czytam akt. No to oddajemy głos panu Bosackiemu, bardzo proszę.